miło patrzeć, że taka pełna sala. Dobry wieczór Państwu. Spotykamy się dzisiaj na wieczorze premier. To taka fajna impreza podsumowująca działalność kulturalną klubu i Dom Kultury, którą organizujemy od paru już lat. Chciałbym na tym szczególnym wieczorze premier przywitać naszych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Witam pana burmistrza Węgorzewa, pana Krzysztofa Piwowarczyka, który przyszedł, by naocznie sprawdzić pojemność Domu Kultury i czy rzeczywiście nasze dzieciaki z klubu artylerii, pułku artylerii są tak wystrzałowe. Witam dowódcę 11 Mazurskiego Pułku Artylerii, pana pułkownika Jacka Werę wraz z oficerami pułku. To ich przychylność, życzliwość, pomoc na każdym kroku pomaga nam w tej naszej kulturalnej działalności. Wiadomo, wyjazdy, przejazdy, przeglądy i tak dalej. Witam pana Tadeusza Cichorskiego, dyrektora Szpitala Psychiatrycznego, naszego wielkiego przyjaciela i przyjaciela całej działalności kulturalnej Węgorzewy. Witam pana dyrektora Mirosława Budnia, dyrektora Węgorskiego Centrum Kultury, który jak zawsze z dużą szczęśliwością wspiera naszą działalność, bo przecież faktycznie rzecz biorąc, my jesteśmy gośćmi pana Mirka. Dziękuję bardzo. No i witam tych wszystkich, bez których nie byłoby sukcesów klubu, naszych dzieci, to znaczy rodziców naszych podopiecznych. Ich cierpliwość, systematyczność, taka sprawa wielkie dla rodziców, dziadków, matki. To jest taka ciężka praca, dowozić te dzieci na zajęcia, rozwozić, kibicować, szkolić i tak dalej. Serdecznie wam dziękuję. I w tym miejscu kończy się moja rola. Wieczór premier podaję w ręce naszej debiutantki jako konferencjerki Angeliki Kopiczko. Proszę bardzo. Premier jest w klubie 11 Mazurskiego Pułku Artylerii Węgorzewy. Wieczór premier to jedyny taki wieczór, podczas którego dzieci i młodzież mogą zaprezentować swój warsztat pracy, pochwalić się nowymi układami tanecznymi i przede wszystkim pokazać się przed rodzicami, dziadkami, koleżankami i wieloma innymi osobami, które zostały zaproszone. Rok taneczny to ciężka praca dzieci, młodzieży i instruktora, ale również rodzica, który musi dbać o systematyczne uczestnictwo na zajęciach tanecznych, przygotować i zwalniać zajęć lekcyjnych podczas wyjazdów na konkursy taneczne, przygotowywać kostiumy do występu, wstać o 3 nad ranem i przywieźć pod klub, żeby można było wyruszyć na konkurs za całe poświęcenie, za wsparcie dziedziny artystycznej. Dziękuję, Grażyna Wojtkiewicz. Taniec to nie tylko systematyczne zajęcia w klubie. W grudniu odbył się mikołajkowy wyjazd do Olsztyna, do Teatru Bale i do Strusiolandii. W styczniu były przeprowadzone warsztaty taneczne grupy 3/4, prowadzone przez Katarzynę Dębowską ze szkoły Tańcza Mostar z Olsztyna. W lutym odbył się kolejne warsztaty taneczne techniki tańca współczesnego grupy Fuzji, prowadzone przez Katarzynę Grabińską, choreografa z Olsztyna. Dzieci i młodzież uczestniczyły również w konkursach. W lutym eliminacje pierwszego stopnia, manewry sceniczne w Bartoszycach. W marcu eliminacje drugiego stopnia, sztuki militarne w Gdyni. W rezultacie grupy taneczne 3/4 i miniaturka w dniach 11-14 czerwca będą reprezentowały klub wojskowy w Węgorzewie na dziecięcym festiwalu Wojska Polskiego w Kołobrzegu. Już nie będę przedłużać. Zapraszamy na scenę Aleksandrę Kalfas oraz Szymona Badana z klubu 11 Pułku Artylerii w Węgorzewie w piosenkach Znajomość oraz Panny Wyklęte Walczy. Zapraszam. Kwiaty, zwiewne sukienki.
spacery nad rzeką. Czułe wyznania i zapewnienia, że on tu poczeka. Miały być światła w oknach, łóżko i świeża szynka. A jestem sama już tamka, chociaż tam w lesie jeszcze inka. I głos wciąż brzy. Nie ma nic. Na rękach krew, na ustach krzyk. Nie ma nic. W sercu nie ma nic. To 17 wiosna. Przykro mi na ten czas zasnąć. Krzyczy, niech żyje Polska, niech żyje moja rubaczko. I tylko oczy zamknij, tak mój wzrok już sięga nieba. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. A miał być bal. Miały być kwiaty. Zwiewne sukienki, lekkie trzewiki i walce sprzed laty. Miłości w tym nie ma nic. Nawiązać chcę.
wstydości w sobie marzę o tym, który zgarnie całą mnie. On przerwie to moje szukanie. Będę wiedzieć, że to jest właśnie ten, czekam. Wstydości w sobie marzę o tym, który zgarnie całą mnie. On przerwie to moje szukanie. Będę wiedzieć, że to jest właśnie dla nią. Najmłodsza grupa TikTok z klubu 11 pułku artylerii węgorzowej. Dzieci ćwiczą od października dzięki rodzicom, którzy dbają o to, żeby dziecko systematycznie przychodziło na zajęcia. Udaje się utrzymać grupę. Przed nami TikTok w układzie tanecznym Chickens. Centrum Kultury Słoneczko. Thank you.
Jeszcze na chwilę, wiadomo z ostatniej chwili. Prosimy właściciela srebrnego Audi A4, rejestracji U370, by zmienił miejsce parkingowe, ponieważ zostawił jedno auto. Prosimy. I teraz przed nami zaprezentuje się grupa Luzik z klubu 11 pułku Artylerii w Ermorzewie w choreografii kowbojki. Thank you.
manewrów scenicznych Wojska Polskiego w Gdyni miniaturka została zakwalifikowana do Festiwalu Twórczości Dziecięcej w Kołobrzegu, który odbędzie się 11-16 czerwca. Wyjazd ma charakter konkursowy, więc trzymamy kciuki za młode tancerki. Na scenę zapraszam miniaturkę w choreografii Meduzy. Światło.
nominacja należy do czterech dziewcząt. Martyny Pękali, Joanny Gullas, Wody Kęczewskiej i Magdaleny Kowalik. Dziewczyny ćwiczą w klubie 11 Pułku Artylerii. Opracowują autorskie choreografie podparte warsztatami tanecznymi. Fuzja nieproporcjonalna. Thank you.
grupa z klubu 11 pułku artylerii w Węgorzewie, 3/4 cyberprzestrzeń. Zapraszam.
Węgorzewskiego Centrum Kultury, która uczestniczy w wielu konkursach tanecznych, na których zdobywa czołowe miejsca zaprezentowane choreografie. Przed Państwem Impuls choreografii. Dzień dobry. Thank you.
mam nadzieję, że Państwo mi nie uwierzyli, że to wypadek przy pracy. To było wszystko zaplanowane. A teraz zapraszamy na scenę ponownie grupę Fuzję z klubu 11 Pułku Artylerii w autorskiej choreografii Ciało. Thank you.
Przed nami duet OFF, Aleksandra Kallas i Mateusz Kornalczyk ćwiczą w klubie 11 Pułku Artylerii. Tworzą autorskie choreografie. Dzięki ciężkiej pracy i ogromnemu wysiłkowi, a przede wszystkim własnej chęci, udaje się tworzyć rzeczy wyjątkowe. Przed Państwem duet OFF i Granica. Thank you.
Przed nami ponownie grupa taneczna 3/4 z klubu 11 Pułku Artylerii. Podczas manewrów scenicznych Wojska Polskiego w Gdyni zostało zakwalifikowane na Festiwal Twórczości Dziecięcej w Kołobrzegu, który odbędzie się w dniach 11-16 czerwca. 3/4 w układzie na fali.
zapraszamy gości z Węgorzewa. Zapraszamy pana Iwaniuka. Myślę, że podsumowajmy dzisiejszego wieczoru premier próby. Brawa dla wszystkich dzieci, dla wszystkich zespołów, którzy są w Węgorzewie. Wielkie brawa dla zespołu. Zapraszam panią Leżę Wojtki z klubu naszego, francuskiego, która dzisiejszy wieczór przygotowała i wyreżyserowała. Brawa do pani Grażyny. Zapraszam Kasię Rakowską z klubu Węgorzewskiego Centrum Kultury. Niektórzy tych naszych bez wsparcia Marka Młodnego z klubu Piątka ci nie dam, ale brawa dla Marka, który siedzi za miksterem. Niech wiesz, nie ta pani w klubie, która pracuje, pani Ania Polowi. Zapraszam. Ten pozostały klub na przerwie. Wielkie dzięki rodzicom, czapkom, matkom, wielkim gościom, którzy w tej gorącej atmosferze wytrzymali z nami ten krótki wieczór. Dziękujemy dzieciom, tym mniejszym, tym starszym.